idea hackathonu jest bardzo fajna, ponieważ w krótkim stosunkowo czasie musi powstać może nierealna aplikacja, ale przynajmniej pewien działający koncept oprogramowania, który ma wcielić niejako inteligentne technologie do miasta. Więc jest to na pewno pewne wyzwanie dla uczestników tego eventu. Celem tego hackatonu jest stworzenie przez uczestników aplikacji, która wspomoże rozwój miasta Tarnowa, ewentualnie ułatwi życie naszym mieszkańcom. Rola mentorów polega przede wszystkim na wskazywaniu, czy pomysł jest trafiony, czy jest możliwa jego realizacja. No i ze swojej strony też pokazujemy, co miasto może pomóc, jakie dane może tutaj zaoferować mieszkańcom, jakie systemy już istnieją i żeby po prostu nie dublować rozwiązania, ewentualnie które rozwiązania można rozwinąć. Sama idea hackathonu jest świetna. W ogóle zamykamy ludzi na N czasu, pozwalamy im na inwencję twórczą, żeby sobie robili co wymyślili i generalnie to jest fajne. Mamy bardzo mało czasu na stworzenie, na rozwiązanie poważnych tak naprawdę problemów. Oczywiście te programy, które tutaj będą tworzone, na hackathonach są tworzone, nie są finalnymi produktami, to są zaledwie prototypy, ale właśnie dzięki temu, że to są prototypy wymyślone w bardzo krótki czas, to też one są innowacyjne na tyle, że siedząc w biurze nikt tego nie wymyśli. Tematem hackathonu jest zastosowanie nowoczesnych technologii w tak zwanym inteligentnym mieście. Po pierwszych rozmowach z uczestnikami widzimy, że zarówno dobór technologii, jak i pomysły są dosyć szeroko rozrzucone w tematyce, więc myślę, że za 36 godzin coś naprawdę fajnego możemy tu zobaczyć. Tak naprawdę w sumie z takiej ciekawości chyba się zgłosiliśmy, no bo widzieliśmy, że jest coś takiego organizowane. No i chcielibyśmy się czegoś nauczyć tak naprawdę, no bo to dość dużo można z tego wynieść, mi się wydaje. I ogólnie poczuć taką atmosferę takiego hackathonu, bo no, w zasadzie nigdy nie byliśmy. I drugą rzeczą też na pewno przyda nam się do kolejnych rekrutacji do różnych firm, bo w naszym środowisku IT jest to bardzo ważne, jak ktoś brał udział na przykład w hackathonach. Ja osobiście dałem się namówić koleżankom i dowiedziałem się o tym 3 dni wcześniej. To może być ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że nigdy wcześniej na przykład nie brałem udziału w takim wydarzeniu i chciałbym spróbować. Pracujemy nad aplikacją internetową, która będzie pokazywała wolne miejsca na parkingach w czasie rzeczywistym.